Lyrics. Siemano, z tej strony Papa Bless. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić beat w stylu Jakie to uczucie, czyli taki funkowy disco letniaczek. Zawsze lubię sobie zaczynać w tych bitach od akordów i tutaj ta progresja się zaczyna od akordów B major 7. To jest bardzo fajne do tego typu numerów, bo nadają od razu taki klimat i to jest fajne na akurat. I to brzmi tutaj tak. W tym bicie akordy to jest layer Rhodesów i pianina z Keyscape'a. Rhodesy to jest Rhodes Classic, a pianina to jest Grand Piano po prostu. Razem brzmią w ten sposób. Drugą mega istotną rzeczą jest top line z gitarą elektryczną. I tutaj akurat w tym bicie to jest loop ze splice'a, tylko jest mocno pocięty po to, żeby pasował do tych akordów, które ułożyłem. Sam loop brzmi w ten sposób. A w bicie razem z akordami brzmi tak. W następnej kolejności ja sobie lubię ułożyć bassline i tu bardzo polecam z Kontakta bibliotekę Skarbi Rickenbacker. Gitara basowa, jakby ktoś szukał, to jest bardzo dobra. Ten presecik Neck Pure, to jest chyba podstawowy preset, tutaj jest bardzo spoko. I bassline tutay brzmi w ten sposób. Ważne, żeby bassline w tych numerach były takie groovy, żeby miały fajny rytm. To daje właśnie ten taki klimat disco funky. W tym bicie brzmi to tak. Następnie, żeby dodać jakiejś różnorodności, lubię sobie podbić tutaj na przykład w połowie refrenu, pod koniec refrenu, dodać taki akcent, taki synth sobie wchodzi w połowie refrenu i pod koniec. Na zwrotkę, żeby było troszkę więcej miejsca, to wywaliłem tam gitarę i zostawiłem samo pianinko chyba, tak jest pianino? Tak. Tutaj dodałem jeszcze taki layer syntowy, taki plunkający i to brzmi w ten sposób. Później ja lubię sobie przejść do drumsów od razu. Drums akurat w tych numerach są mega proste, po prostu two-step taki. Najbardziej istotny jest sound selection, żeby to brzmiało autentycznie, po prostu musicie mieć dobre sample. W tym bicie zrobiłem takie drumsy. Tutaj jakiś lupek perkusyjny wchodzi. Shaker. Tu kolejny jakiś lup pocięty. Na koniec polecam zawsze dodawać atmosferyczne elementy, jakieś ear candy, tutaj na przykład na intro, który brzmi w ten sposób. Jebać policję! I potem na bridge'u, tuż przed kolejnym refrenem, jest kolejny taki atmosferyczny sample, który brzmi tak. Jestem z patologii! Jestem z patologii! Fajnie też pododawać takie kultowe dla tego stylu dźwięki, żeby jeszcze podbić ten klimat. Na przykład jest taki stab smyczkowy, to jest dosłownie wzięte z Jakie to uczucie. Mam nadzieję, że się czegoś nauczyliście i tak brzmi końcowy beat.
Wam się podobało, pamiętajcie, żeby subskrybować Knono Lyrics i możecie też dać mi followka tutaj na Instagramie. I to by było na tyle. Zachęcam Cię, Bajacie, do zakupu naszych produktów i sobie pomożesz w ten sposób i mi pomożesz, ogólnie świat będzie piękniejszym miejscem dla nas obu. Weź, jesteś raperem, tak? Chodzisz na sklep, chcesz rower, no lyrics, beats, klikasz i przeglądasz, filtrujesz gatunkowo, BPM-ami, stylem, moodem, wszystkim. I masz co najlepsze, byczku, serio polecam. Dziękuję.